Dzień dobry. Dzisiaj w Rzeczy o Polityce szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Braniarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa referendum strajkowe do 25 marca, czyli do poniedziałku. Będzie dokładnie wiadomo, ilu nauczycieli przystąpi do tego strajku, ale na pewno macie jakieś wstępne wyliczenia, szacunki, ilu nauczycieli zastrajkuje 8 kwietnia. Istotnie 25 to jest taki moment graniczny, aczkolwiek mamy sygnały, że niestety nie wszyscy dążą do tego 25, więc ci, którzy trochę później weszli w spór zbiorowy, a przede wszystkim szkoły, gdzie nie było ZNP, a one w ten spór weszły, trochę to się przedłuży, ale dzisiaj możemy powiedzieć po pierwsze, że w około 80% szkół i placówek dojdzie do strajku. Jest to efekt owego referendum. I udział nauczycieli szacujemy mniej więcej na jakieś 80% stanu osobowego, czyli to będzie na pewno ponad 500 tysięcy osób, które dzisiaj zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w strajku. 500 000 osób to jest bardzo duża grupa. To są nie tylko nauczyciele, to są także pracownicy nie będący nauczycielami. To ważne zastrzeżenie, ale ta duża grupa jest w stanie poprzez strajk spowodować, że młodzi ludzie, uczniowie będą mieli bardzo duże kłopoty. No tak, ale ta duża grupa podjęła taką decyzję o strajku i wyznaczona data strajku została 4 marca. 5 marca u prezydenta była Rada Dialogu Społecznego i to był pierwszy moment, kiedy można było tym młodym ludziom powiedzieć, nie lękajcie się, ja jako prezydent Rzeczpospolitej spróbuję ten problem rozwiązać. Pan prezydent nawet się nie zająknął na ten temat, nie było w ogóle takiego punktu porządku obrad. Natomiast każdy kolejny dzień raczej oddala nas od porozumienia, jeżeli przybliża. Dlatego, że od 4 marca nie wydarzyło się nic, co by wskazywało na to, że strona rządowa ma jakąkolwiek propozycję dla nas. Nie pojawiły się żadne racjonalne, czy nawet nieracjonalne propozycje rozwiązania tego konfliktu. Natomiast jesteśmy zasypywani obelgami, inwektywami, taką potężną machiną propagandową, która ma na celu zdezawołowanie związku, mojej osoby, intencji tego strajku i tak właśnie dalej. Właśnie teraz prawdopodobnie rozpoczyna się właśnie konferencja pani minister Anny Zalewskiej pod hasłem opamiętajcie się. Opamiętacie się? Ja sądzę, że pani minister raczej to hasło kieruje do swoich koleżanek i kolegów z rządu. Opamiętajcie się, nie stawiajcie sprawy na ostrzu noża, bo przeciwko waszej bierności ministra finansów, premiera i tak dalej, jest potężna grupa nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami przy wsparciu rodziców, przy wsparciu samorządów, którzy mówią wyraźnie, tak dalej być nie może. Nie możemy tolerować sytuacji, w której z jednej strony oczekujemy od nauczycieli coraz większego wysiłku i słusznie, a z drugiej strony mówimy, będziecie pracować za 1800 zł. Tak na marginesie, momentem, który chyba był najistotniejszym, albo jednym z bardziej istotnych w tym procesie narastania napięcia, był fakt, kiedy parlament, większość parlamentarna odrzuciła poprawkę Platformy Obywatelskiej, poprawkę, która zmierzała do tego, żeby zwiększyć budżet na edukację, subwencje o 4 miliardy. Za chyba 3 dni pojawia się Sobota Cudów i nagle pojawia się kwota 40 miliardów złotych. No to skoro jednego dnia parlament mówi, nie stać nas na 4 miliardy, a 2 dni później prezes Kaczyński mówi, dajemy 40 miliardów, no to jest to, co zadecydowało o naszej postawie w dużej mierze. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z panem, jako chyba jeszcze reporterka w Sejmie. Też było poruszenie wśród nauczycieli. Wydaje mi się, że to była końcówka rządów SLD-PSL. I zapytałam o to, czy nauczyciele zastrajkują, a pan jako szef związku, szef ZNP powiedział mi wtedy, nauczyciele są bardzo rozczarowani, nauczyciele są bardzo wzburzeni, ale nie sądzę, żeby to środowisko było gotowe na strajk. Wtedy też przez parę lat nie było podwyżek. Co się zmieniło w nauczycielach? Co się stało, że nauczyciele dziś są gotowi strajkować? To jeszcze w sposób bardzo dolegliwy, powiedzmy, że kontrowersyjny. I nie wiem, o których rządach SLD mówimy. Jeżeli mówimy o rządach 2001-2005, to sytuacja rzeczywiście była bardzo napięta, ale wtedy były trzykrotne podwyżki. Trzeci etap podwyżek pani minister Krystyny Szumilas był znaczący z punktu widzenia oczekiwań środowiska. Natomiast moja ocena wiąże się z faktem, że nauczyciele są rzeczywiście grupą, która nie jest skłonna do takiego radykalnego stawiania sprawy, nie jest skłonna do takich radykalnych form walki o swoje prawa edukacji, dlatego że jesteśmy grupą
nad którą ciąży takie trochę romantyczne przesłanie o misji, o posłannictwie, o tym, że należy ten kaganiec oświaty nieść. Ale z drugiej strony to jest środowisko silnie sfeminizowane i jeżeli patrzymy na ten radykalizm, to on jednak po stronie mężczyzn jest zdecydowanie bardziej wyrazisty. Poza tym, no nie zapominajmy, to jest grupa w tej chwili licząca prawie 700 tysięcy osób, ale zatomizowana na prawie 30 tysięcy szkół, przedszkoli i innych placówek. To są placówki, w których pracuje 10-15 nauczycieli i trudno ich w taki sposób radykalny poruszyć. To nie są górnicy, to nie są te zawody silnie męskie, które ten pierwiastek protestu mają dosyć zakodowany sobie. Ale jest stało? Jeszcze jeden element. Prawo oświatowe, ale także prawo o rozporach biurowych mówi, że dla nas pracodawcą i stroną w konflikcie jest dyrektor, szkoła, w zasadzie szkoła. I to jest ten element, który waży na tym, że my mówimy, no nie będziemy protestować przeciwko swojemu dyrektorowi, nie będziemy żądać podwyżek płac od dyrektora, który nie jest kreatorem tego budżetu. Ale wobec takiej radykalnej postawy, z którą mamy obecnie do czynienia, to ona wynika chyba z tego, co się stało w ostatnich, ja nie mówię kilku, także kilkunastu latach, dlatego że coraz częściej, od mniej więcej 2012 roku, widzimy, że spadają nasze płace w relacji do tego choćby PKB, spadają nasze płace w relacji do płacy minimalnej. Jeszcze w roku 2012 wynagrodzenie nauczyciela wynosiło mniej więcej 150% płacy minimalnej. Dzisiaj to już wynosi 112-114, więc jakby ubożejemy. Z drugiej strony pani minister mówi, no mamy miliardy, które wydajemy na edukację, na płace nauczycieli, tylko że te miliardy nie przekładają się na wzrost pensji nauczyciela w sposób znaczący. Ile z tego radykalizmu wynika z połączenia się dwóch elementów, czyli tej presji płacowej, tej analizy, o której pan właśnie powiedział, i reformy edukacji? Czy jedno z drugim ma coś wspólnego? Jeżeli tak, to moim zdaniem bardzo dużo, dlatego że ta reforma miała być niezauważalna, ta reforma miała być bezkosztowa, ta reforma miała być takim elementem, zdaniem pani minister Zalewskiej, który będzie odpowiadał na potrzeby społeczne, i nic bardziej błędnego. Ona jest i kosztowna, i mówią o tym samorządy, ona jest niestety dostrzegalna i to bardzo boleśnie przez uczniów, rodziców, przez samorządy, ale nade wszystko ona uwstecznia system edukacji. On jakby pomija fakt, że mamy XXI wiek, że ten nauczyciel przestał być jedynym źródłem wiedzy, jedynym przekazicielem tej wiedzy, że mamy potężny natłok informacji, która lokuje tego nauczyciela na zupełnie innej pozycji, a my mówimy ustami pani Zalewskiej, znaczy pani minister Zalewska mówi, że trzeba się cofnąć bez mała do XIX wieku. To są także bardzo, naszym zdaniem, kontrowersyjne zapisy podstawy programowej, które powodują, że tego materiału jest strasznie dużo. No ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale dziecko czasami w szkole przebywa dłużej niż jego rodzic w zakładzie pracy. No każdy wie, kto ma dzieci. I to jest rzecz, z którą nam się było bardzo trudno pogodzić. Powoli odchodzimy od tej autonomii szkoły, autonomii dyrektora szkoły. Wchodzimy w takie ramy, gdzie jak koń z klapkami mamy tylko realizować cele polityki państwa. Jest jeszcze jeden element, który być może jest marginalizowany, ale do którego ja przywiązuję wagę. Mianowicie, my jesteśmy nauczycielami 24 godziny na dobę. W tym całym systemie medialnym, także elektronicznego dziennika, poczty mailowej do nauczyciela, ja coraz częściej otrzymuję sygnały od moich koleżanek i kolegów, że przychodzą maile od 9, 10, 11 i nikt sobie nie zadaje pytania, no przepraszam, ale ten nauczyciel ma także dom, rodzinę, ma czas wolny. No nie musi od razu odpowiadać. No tak, ale to jest wtedy reakcja rodziców. No dobrze, ale wczoraj wieczorem do pani wysłałem maila i nie miałem reakcji na ten mail. No więc spróbujmy także i takie drobne elementy powiązać w pewną całość i powiedzieć, jeżeli oczekujemy tyle od nauczycieli, takiego wysiłku, jeżeli ten wysiłek jest adekwatny, a badania PISA to potwierdzają. Kilka dni temu na szczycie nauczycieli w Helsinkach był także reprezentant rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej i naszego kraju, jednego z najlepszych, jeżeli chodzi o system oświaty, dzięki nauczycielom. To dlaczego mamy tym nauczycielom nie zrekompensować tego wysiłku? No choćby dlatego, żeby uczniowie nie mieli problemów z egzaminami. I chciałam pana zapytać o stronę formalną tej sprawy. Załóżmy, że jest strajk, który się z punktu widzenia związku udał, czyli 80% nauczycieli przystąpiło do strajku, być może dołączyła się Solidarność. I co dalej? Co ci, którzy nie będą mogli tych egzaminów zdawać, mają robić dalej? Ja może wrócę do tego pojęcia, że strajk się udał. Dla nas strajk będzie udany wtedy, kiedy osiągniemy cele, które są powiązane z tym strajkiem, czyli osiągniemy właściwy wzrost wynagrodzenia nauczycieli jako element
spójny ze wzrostem nakładów na edukację. Dlatego, że jeżeli osiągniemy tylko i wyłącznie sukces polegający na tym, że nauczyciele dostaną podwyżkę, a nie przełożymy tego na wzrost wydatków subwencyjnych, to ta podwyżka może się odbywać kosztem samorządów, a widzimy, że są samorządy i takie, które nie cierpią na biedę, ale są takie samorządy, które ledwo wiążą koniec z końcem i nie chcielibyśmy, żeby nauczyciele byli w jakiejś mierze zakładnikami poziomu zamożności organu prowadzącego. Natomiast wydaje nam się, że było to wystarczająco dużo czasu, abyśmy tego problemu nie przekładali na ostatnią chwilę, żebyśmy nie stawiali sprawy na ostrzu noża, nie mówili dzieciom, że te egzaminy nie odbędą się dlatego, że nauczyciele strajkują. Nie, rząd miał ponad miesiąc na to, żeby na to zareagować. Ale nie zareagował. To jak sądzi, nie zareagował, jak pan sądzi, co się wydarzy? Jeżeli nic się nie zmieni, to 8 kwietnia będzie początkiem strajku. Pierwszy egzamin mamy w środę i niestety fizycznie nie jesteśmy w stanie tegoż egzaminu wycofać, przełożyć, w tym sensie, że, znaczy odwołać, przepraszam, odwołać go, dlatego że to jest no, kilka tysięcy szkół, kilkanaście tysięcy nauczycieli, to jest potężna machina biurokratyczna, która temu egzaminowi towarzyszy, więc jeżeli rząd nie chce stawiać sprawy na ostrzu noża i grać tutaj uczniami, to ma 2 tygodnie na załatwienie tego sprawy, tej sprawy. A jeśli nie załatwi? No to mogę powiedzieć tak, kierując się informacjami nauczycieli, które do nas dopływają, łącznie z dzisiejszym porankiem, to jesteśmy my gotowi strajkować zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego w sposób bezterminowy. Dla nas rzeczą bardzo istotną jest to, że do tego strajku przystąpili przede wszystkim nauczyciele, którzy nie są członkami związku. ZNP liczy w granicach 220 tysięcy członków. Jeżeli my mówimy, że strajk popiera ponad 500 000 osób, to znaczy, że lwia część tej populacji nauczycielskiej to nie są członkowie związku, to nie są członkowie Solidarności ani Forum i oni zgadzają się z naszymi postulatami, popierają te postulaty i to jest ta wartość, której nie możemy w żadnej mierze bagatelizować, lekceważyć, ale rząd powinien także wiedzieć, że to nie jest protest, tak jak nam się próbuje przypisać łatkę protestu politycznego. No bo jak potraktować ten strajk nauczycieli w Krakowie? Jak potraktować opinię Małopolskiej Solidarności, która mówi, jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to Małopolska Solidarność 8 kwietnia wspólnie z ZNP będzie strajkowała. No właśnie, dochodzimy do tej płaszczyzny związkowej, Solidarność. Dlaczego nie jesteście razem? Dlaczego Solidarność wybiera inne formy protestu? Bo niektórzy mówią, że to może gra na cztery ręce jest, że jakoś tam może niepisane porozumienie jednak między związkami znaczy, występuje. My jesteśmy razem. Jesteśmy razem w szkole, w gminie, w powiecie i za to moim koleżankom i kolegom Solidarności dziękuję. Jesteśmy razem także z Forum Związków Zawodowych. Natomiast decyzje centrali Solidarności pozostawiam bez komentarza. Mają do tego prawo. Natomiast dla mnie sprawą najważniejszą jest to, że członek Solidarności mówi dokładnie takim samym tekstem, jak nie członek ZNP, jak tysiące nauczycieli, że ta bieda związkowa, czy bieda nauczycielska, przepraszam, nie ma barw politycznych, nie ma barw związkowych, walczmy razem. Natomiast dziwię się, że Solidarność przyjęła taką retorykę niechęci do wspólnej postawy, pomijając wszelkie inne różnice, jeżeli one gdzieś tam występują, to wydaje się, że w interesie nas wszystkich, a przede wszystkim tych, którzy do tych związków nie należą, było przyjęcie założenia, że nie patrzymy za siebie, tylko patrzymy przed siebie i patrzymy, co możemy wspólnie ugrać, zyskaliby na tym wszyscy, łącznie z kolegami Solidarności. W poniedziałek ma się w Krakowie zacząć głodówka. To jest dobry wstęp do rozmów w Radzie Dialogu Społecznego, które też mają się w poniedziałek zacząć. Powrócę do 5 marca. Gdyby pan prezydent miał trochę szersze spojrzenie na sytuację i uwierzył w to wówczas, że to nie jest zabawa grupy działaczy związkowych, że to jest potężna presja środowiska, która już częściej wyrażana była w zwolnieniach lekarskich i chciał się nad tym pochylić, kierując się także przesłankami tego protestu, to dzisiaj pewnie bylibyśmy w innej sytuacji. Ja prawie wymusiłem to prezydium Rady Dialogu Społecznego, dlatego, że dla mnie to jest akurat to forum, które powinno się tej problematyce nie tyle przyjrzeć z punktu widzenia procesu społecznego, ale także zmusić rząd do tego, żeby nie kombinował, nie kuglował, nie próbował grać na dwa różne związki zawodowe, tylko usiadł do rozmów z 3 partnerami społecznymi, czyli 3 centralami związkowymi i rozmawiał wspólnie. Natomiast no, mam nadzieję, że będą efekty tych rozmów, dlatego że to jest ostatni moment. Ostatni dzwonek, jak w szkole. Ale czy wierzy pan w to, że dogadacie się z panią minister, to ona będzie brała udział w tych rozmowach, nie będzie tam pana premiera?
Ja mam bardzo sceptyczny stosunek do tego, czy dogadam się z panią minister, dlatego że gdyby pani minister miała świadomość skali zagrożenia, to pewnie dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym położeniu. Epatowanie opinii publicznej najpierw wskaźnikami, że zaledwie 20% szkół weszło w spór zbiorowy. No, być może takie informacje Państwowa Inspekcja Pracy bym podawała, tyle tylko, że rzadko który dyrektor wiedział, że ma ten swój spór zbiorowy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Takie lekceważące odnoszenie się do tego, mówienie, że przecież nauczyciele dostają podwyżki, etc., że wydaliśmy 6 miliardów, że 8 lat Polcy i Polacy i takie różne, no mniej czy bardziej udane wypowiedzi pani minister doprowadziły tylko i wyłącznie do tego, że dzisiaj nie musimy wiele robić, żeby to środowisko zachęcić do tego protestu. Jeżeli do protestu zgłaszają się szkoły, których nauczycielką była pani minister Zalewska, pani minister Machałek, pan minister Kopeć, zgłasza się szkoła, której pracownikiem w dalszym ciągu jest pani Agata Duda. No właśnie, 13 liceum To pokazuje, że to nie jest protest tylko jakiejś grupy szalonych działaczy ZNP. To jest protest całego środowiska. I tu pani Zalewska, wydaje mi się, że nie mając takiej perspektywy, doprowadziła do takiego konfliktu, ale z drugiej strony jest także element natury formalnej. Bez zwiększenia nakładów na edukację, a gwarantem tego może być tylko pan premier, żebyśmy nie szli śladem rezydentów, my tego nie naprawimy. Ale zwiększenie nakładów na edukację to nie jest tylko płaca nauczyciela, to jest przebudowa całego systemu edukacji poprzez choćby naprawienie błędów pani Zalewskiej, poprzez unowocześnienie tego modelu edukacyjnego, poprzez wpuszczenie, przepraszam, trochę powietrza do szkoły, trochę autonomii do tej szkoły, danie większej swobody nauczycielowi, ale i uczniowi, poprawa tych relacji między nauczycielem i uczniem, danie czasu tego. Odbijają się postulaty, które pamiętam sprzed 40 lat, jeszcze z 80 roku, 81, kiedy nauczyciele złapali trochę. No, ale pani pewnie wtedy, przepraszam, zaczynała swoją karierę edukacyjną w pierwszej klasie. Natomiast pamięta. Tak, natomiast pani być może wtedy nie zwracała na to uwagi. Dzisiaj mówimy wyraźnie, szkoła jest zupełnie inna. Dzisiaj szkoła ma uczyć kreatywnego myślenia, komunikacji, krytycznego myślenia, a nie wtłuczenia regułek i definicji, bo zupełnie inną rzeczywistość mamy. Niestety pani minister Zalewska tego nie wiedziała, zrobiła to, co zrobiła, więc naprawienie edukacji należy zacząć od poprawy sytuacji w samej kadrze nauczycielskiej, bo wszystko w szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela. Bardzo dziękuję za rozmowę o krytycznym myśleniu. Także rozmawiałam z szefem ZNP Sławomirem Broniarzem.